przyniosłem gaśnicę. To co, kręcimy i odpuszczamy i puszczamy Crazysa, nie? Moi drodzy, będziemy grzebać w śmieciach, tak jak już zapowiedziałem. Ci, którzy widzieli, to widzieli, ale wrzuciłem dzisiaj shorta, bo poszedłem sobie do sklepu i nie zgadniecie, jutro jest dzień, w który wywożą złom. Złom, butelki, jakieś pierdolety i ktoś miał wystawiony komputer. Komputer i oczywiście nie powstrzymałem się. O dziwo, nie ukradłem. Tylko poszedłem do drzwi, zapukałem i zapytałem, dzień dobry, czy będzie pani to używać jeszcze? Pani powiedziała, że nie będzie i że mogę sobie wziąć, jeżeli chcę. Ja już tak się troszeczkę przyjrzałem mu, nic na razie mu nie wyjmowałem i tak dalej, ale to nie będzie dobry komputer, to już mogę wam powiedzieć. Wy tego jakoś super dobrze tego nie widzicie, ale... Przede wszystkim tak, tutaj jest RAM DDR2, to jest dość stary RAM, dla tych, którzy nie wiedzą. Co to jest? Są włosy. Mam szczerą nadzieję, że to nie są ludzkie włosy. Wyglądają trochę jak ludzkie, ale myślę, że mogą być jednak od zwierzęce. A poza tym tak w ogóle to przez ostatnie 2 dni dość ostro padało, więc jeżeli jakimś przypadkiem ten komputer był wystawiony dłużej niż 2 dni, to prawdopodobnie nie działa po prostu. To znaczy, jeżeli na niego napadało, no nic tu nie wygląda na to, żeby gdzieś zaśniedziało albo coś w ten deseń, więc technicznie rzecz biorąc... On powinien być do odratowania po wysuszeniu. Dobra, nie ma co. Grzebiemy. Uwaga. Czy jestem w stanie to jakoś ładniej wam tu pokazać? To będzie trochę trudne, bo postanowiłem przy moim głównym biurku to nagrywać, bo już tutaj wszystko mam. Przede wszystkim tak. To jest kabel IDE. Stary kabel. I widzę, że ten kabel IDE... Widzę, że jest tam dysk i dysk jest podłączony po SATA, czyli już po tym nowszym złączu, ale widzę, że CD-ek, czytnik dysków jest podłączony... Aaaa! Dzięki za zawał, Jaszczur, ale dziękuję też za pieniądze, Jaszczur, to doceniam. Mamy dysk. To będzie potężny dysk. 40 giga. Okej, dobra, no to... Jestem w stanie się założyć, że jeżeli odpalimy tego kompa, to zobaczymy Windowsa XP. Dobrze wydane pieniądze. Znaczy, nie wydałem żadnych pieniędzy, więc fantastycznie wydane pieniądze. Odłączmy napęd. Jeszcze po Moleksie jest. Wola Boga. Dziękuję za pieniądze. Dziękuję, żebyś nie musiał grzebać po śmietnikach. Najlepiej, i tak będę grzebał, nikt mnie nie powstrzyma. A zawał był mikrozawał. Ja się boję pieniędzy, dlatego jestem ubogi. Pani mówiła, że on wyświetlał jej jakiś błąd. No nie dziwię się, już po... Lekko licząc, zakładam, że ten komputer ma minimum 15 lat. Minimum. To na pewno Pentium 4, może być Pentium 4. A ktoś tutaj coś grzebał, bo widzę, że... Co to jest za kabel? Wygląda trochę jak kabel audio, ale to nie będzie kabel audio, ale ewidentnie jest coś odłączone, coś co prawdopodobnie... Chyba jest kabel audio, bo tutaj jest speaker wbudowany. Aha, nawet widzę, gdzie powinno być włączone, ale jest wyłączone. Więc ktoś tutaj to wygrzebał. Dobra, spróbujmy... wymontować proca i zobaczymy, co tam się czai. Jaka to potężna maszyna nam przypadła dzisiaj w udziale. No to chłodzenie tutaj jest trochę miedzi prawdopodobnie, więc to chłodzenie jest całkiem spoko. Ale sucho, ale tu było miedzi kiedyś dawali. Jesus. Kiedyś to się powodziło. Kto obstawiał Pentium 4, bo właśnie wygrałeś. Z Pentium 4. Dzień dobry. Pentium 4, kto by się spodziewał? Najlepszy procesor. Jest to odkurzaczu. O, hyda. Obrzydliwe. To są ludzkie włosy. I to nie są moje włosy. Ja mam czyste włosy, właśnie świeżo umyte. Jest w ogóle też bardzo zabawne, bo dzisiaj, jeżeli się nie mylę, premierę miał PC Builder Simulator 2, czy coś takiego.
Ja oczywiście jestem biedakiem, więc ja mam śmietnik PC Repairer Simulator w prawdziwym życiu. Super. Super się bawi w ogóle, pragnę powiedzieć. Halo Epic, dajcie mi grę. No nic mi się nie rzuca tutaj takiego w oczy, co mogłoby od razu nie działać, nie? Nie będziemy się bawić w robienie przesadnie ładnie. Ale trochę to rozmieszam, bo to jest taka tania chińska pasta, której używam na kompy, na których mi nie zależy. Niestety jest taka, ma dziwną konsystencję momentami, więc trochę jej pomogę. A jeżeli dobrze pamiętam, Pentium 4 się grzeje jak głupi. Podpięte. Gotowi? Andrzej, to walnie. Boję się, że walnie. Boję się, że walnie. Somebody come and rescue me. I am not afraid to be who I want to be. Can somebody rescue me? Będzie trzeba zmienić bateryjkę, ale chyba działa. Powiem wam, co zrobimy. Zrobimy tak, że ja mu dodam bateryjkę. Zmienimy mu bateryjkę, bo tamta ma 16 lat prawdopodobnie, więc mogła się rozładować już troszeczkę. Dobra, powinno działać, bąbelki. Test numer 2. Mam jakieś linuchy, które mógłbym spróbować. Moment, mogę mieć Lubuntu na jakimś... Dobra, pan kebab upada pod Pentiumem po raz trzeci. Ej, ale z drugiej strony teraz zobaczył cały dysk, więc może teraz odpali z dysku. Ej, odpalimy z dysku. Dobra, nie będziemy buszować po żadnym jakimś prywatnym szajsie. Wiecie co, jeżeli uda mi się go odpalić jeszcze raz, dwa, także że sam zdoła się odpalić do systemu, to po prostu pójdę tam jutro, skąd go wziąłem, i zapytam tą panią, czy chcę go z powrotem, żeby sobie odzyskać, nie wiem, może jakieś dane albo co, nie? Lol. Całkiem spoko wyszło. Może Bitcoin ma. Jak i pożony, no oczywiście, no nie no, jak przeszukaj go, my nie będziemy grzebać w czyichś prywatnych rzeczach bez przesady, nie. Może będzie śmiesznie, nie będziemy publicznie grzebać w czyichś prywatnych rzeczach, to jest nieetyczne. No deski, chcielibyście. Dostaliście dzisiaj klipy z tym, jak w żenujący sposób tańczę, i to musi wam niestety wystarczyć. It's gonna be very difficult path. Eksperyment zakończony sukcesem. Okazuje się, że jeżeli potrzebujecie komputer, to wiecie co, możecie mieć za darmo. Trzeba pójść na śmietnik, wyciągnąć ze śmietnika i proszę państwa, Pentium 4, 1 giga RAM-u, Windows 6, XP. Niemniej, ja jestem całkiem zadowolony. Jutro prawdopodobnie po prostu odniosę tego kompa, tej pani i kto wie, zobaczymy co powie. Może da mi ciasteczko, a może powie, a weź mi idź z tym badziewiem. Także dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Jeżeli jest tutaj ktoś nowy, bo widzę, że zgromadziliśmy zawrotną liczbę, prawie 50 osób oglądających, to zachęcam do obserwowania. Dab, trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!